Witam serdecznie. Bitwa na Świętej Dolinie. Przyznam się szczerze, że nie znoszę tej mapy i naprawdę bitwy na niej za bardzo mi nie wychodzą. Nie wiem dlaczego. Może, że za dużo tu jest tych krzaków, tych budynków. Jest tak zakręcona ta mapa jak ruski termos. Jednak ta bitwa udała mi się. Podobała mi się. Może nie było zbyt wiele uszkodzeń zadanych przeze mnie, bo to jest, jak dobrze pamiętam, 2800. Ale sama bitwa bardzo fajna. Tutaj sobie postanowiłem jechać, bo jadąc tam na lewą stronę raczej jest się narażonym na obstrzał z mostu i tutaj stąd też. Tak więc pomyślałem, pojadę sobie tutaj. Jak ktoś wyjedzie, tutaj mam możliwość udolenia, takie manewrowania kadłubem i kontowania pojazdu. A Conqueror naprawdę lubi odbijać, jak się nim kombinuje. A nie będziemy wszystkiego dokładnie tak oglądać. Ja tutaj od czasu do czasu też będę przyspieszał. No i tutaj miałem takiego pecha, że Elcek dostał w gąski. Dlatego też za zero było. Ale ogólnie rozpierducha fajna na tym mapie. Nie wiem dlaczego on się nie schował, no ale niestety. Nawet go nie zarysowaliśmy. Nie jego problem. Nie wiem dlaczego bokiem wyjechał, nie mam pojęcia, ale to właśnie go zgubiło. To musiał poczuć. Conquerorem niestety nie ma co się pchać na pierwszą linię, bo to jest w pół dystansie najlepiej nim walczyć. Bądź właśnie snajpić, bo to jest dobra maszynka, fajny czołg. Weszło jak w masło. Przeciwnik oberwał. Tu T-95 też ode mnie wychwyci. Weszło jak w masło. Przeciwnik oberwał. Cholera. Tak go chciałem zniszczyć i dupa, nie udało się. Tutaj tego nie mogłem zrozumieć, dlaczego, co się w ogóle stało z tym pociskiem. Gongów nawalił ładnie ten AMX, no ale cóż, czasami tak jest, że trzeba wyjechać i nie można patrzeć na to, czy się oberwie, czy nie. Takie są czasami sytuacje, no cóż.
I tutaj to już jest koniec bitwy. Dzięki bardzo za uwagę. Trzymajcie się. Pozdro.